1983 roku pewien zafascynowany fantastyką i przede wszystkim grami wideo 15-latek z Melbourne w Australii stworzył swoją pierwszą pełną grę na komputer ZX Spectrum pod tytułem Quest for the Holy Grail. Następnie kilka egzemplarzy nagranych kaset zapakował do śniadaniówki i ruszył na lokalny konwent miłośników elektronicznej rozrywki, rozdając je chętnym za darmo. Przy okazji informował, że można je dowolnie kopiować, a jeśli komuś naprawdę się spodoba, to prosi o przesłanie 5 dolców. Nie licząc absolutnie na żadne pieniądze, po niedługim czasie mocno się zdziwił, będąc całe $160 do przodu. Był to znak, że chyba się spodobało i trzeba działać dalej. W nadchodzących latach dokładnie w ten sam sposób stworzył i rozdał jeszcze kilka innych produkcji. Aż w końcu spod jego palców wyszła gra, która w opinii lokalnego środowiska była tak dobra, że nie mógł od takiej po prostu znów rozdać. I choć kompletnie nie wiedział, jak się do tego zabrać, postanowił znaleźć jej prawdziwego wydawcę. Chłopak ten nazywał się Steve Faulkner. Był styczeń 1989 roku i właśnie rozpoczynała się historia jednej z najważniejszych serii gier strategicznych w dziejach komputerowej rozrywki – Warlords. I tę historię wam dzisiaj w PC-towie opowiem. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie PC-towa, to polecam kliknąć w ten czerwony przycisk. Dzięki temu będziecie na bieżąco z kolejnymi materiałami, a tymczasem lecimy z filmem. Początkowe efekty poszukiwań, delikatnie mówiąc, nie były zachwycające. Wydawcy albo zbywali go milczeniem, albo wykręcali się brakiem doświadczenia młodego twórcy. Częstym argumentem była też tematyka Warlords, który w przeciwieństwie do większości obecnych na rynku tytułów kręcił się wokół motywów fantazy. Poważnym wydawcom gier strategicznych smoki, elfy i krasnoludy wydawały się zbyt infantylne, a ich obecność w ich ukochanym gatunku dla prawdziwych wyjadaczy postrzegana była co najmniej nie na miejscu. Dokładnie w ten sam sposób pomyślał Ian Trout, współzałożyciel Strategy Studies Group, czyli firmy specjalizującej się w wydawaniu gier wojennych kojarzących się bardziej z grami planszowymi niż komputerowymi. Po szybkim zapoznaniu się z produkcją po prostu ją wyrzucił, po czym zadzwonił do Steve'a kwieciście opowiadając o tym, jak bardzo te wszystkie cudaczne elfy i orki nie mają szansy się sprzedać. I tak, będąc pewnym swego, zapomniał o temacie na dobrych parę tygodni. Do czasu, kiedy wchodząc do pokoju nastoletniego syna, zauważył go grającego zapamiętale w Warlords, które wygrzebał gdzieś ze śmietnika. Od tego momentu wypadki potoczyły się już bardzo szybko. Jeden telefon, dyskusja i spore entuzjazm po obu stronach wystarczyły, żeby 21-letni wówczas Steve rzucił pełnoetatową pracę w korporacji i wspólnie z zespołem SSG skupił się na dopracowywaniu produkcji. Ta w momencie dostarczenia jej do wydawcy była już mocno zaawansowana. Przyjemna dla oka grafika, solidna mechanika i jakże odmienny od konkurencji setting stanowiły wypadkową gier, którymi fascynował się wówczas młody projektant, takich jak planszówkowy Dragons of Glory w klimacie high fantasy czy komputerowy Empire Wargame of the Century, którego proste aż głębokie mechaniki wyraźnie odcisnęły swoje piętno na finalnym kształcie Warlords. Nie oznaczało to jednak, że nie było pola do poprawy. Było i to przede wszystkim jedno, bardzo istotne. Sztuczna inteligencja komputerowych przeciwników. To nad nią najwięcej czasu spędził zarówno Steve, jak i dwójka innych programistów studia. Roger Keating oraz Steve Hart. Prace nad grą trwały jeszcze ponad rok, aż w końcu 23 kwietnia 1990 roku pudełka wylądowały na półkach sklepowych, a produkcja z miejsca stała się hitem. O ile mechanika gry oparta o ruchy wojsk po dwuwymiarowym terenie, walkę, rekrutację jednostek, zajmowanie twierdz przeciwnika czy wysyłanie bohaterów do eksploracji mapy była raczej dość standardowa, to kilka oryginalnych elementów spowodowało, że gracze z miejsca pokochali Warlords. Przede wszystkim zamiast historycznych państw, armii czy generałów, dostali pod swoją komendę jeden z 8 klanów walczących o władzę nad fantastyczną krainą Illuri. Byli wśród nich na przykład potężni burzowi giganci, szare krasnoludy czy władcy koni. Musicie przyznać, że barwne towarzystwo. A ich koloryt nie kończył się na szczęście na samych nazwach. Każda rozpoczynała grę w innym miejscu mapy i charakteryzowała się odmiennymi cechami, co zwiększało dodatkowo głębię i regrywalność tytułu. To samo można zresztą powiedzieć o wspomnianej już wcześniej sztucznej inteligencji, która przez graczy i recenzentów natychmiastowo obsypana została pochwałami. Choć, jak przyznał twórca w jednym z wywiadów po latach, delikatnie oszukiwała. Oszustwo to polegało jednak nie na sztucznym tworzeniu przewagi, a bardziej na próbie zaimplementowania w AI pewnego rodzaju charakterystycznej ludziom intuicji. Przez to
niektóre działania komputerowych przeciwników mogły wydawać się nieuczciwe, kiedy w rzeczywistości wynikały raczej z zaimplementowanego w grze sztucznego szczęścia podczas dokonywania wyboru, na które mogli liczyć komputerowi gracze. Zresztą, jeśli komuś nie pasowała gra skierowanym przez maszyny przeciwnikiem, to Warlords zawierała też tryb Hot Seat, obsługujący pełny 8-osobowy skład. Dzięki tym kilku zgrabnie zestawionym elementom sprzedaż wystrzeliła w rejony wcześniej dla SSG nieosiągalne, a debiut nikomu wcześniej nieznanego twórcy otrzymał egzekwo tytuł najlepszej gry wojennej roku od Computer Gaming World, otwierając tym samym drogę do sequela, nad którym prace rozpoczęły się niemal natychmiast. Zresztą z tymi pracami wiąże się ciekawa historia opisywana przez Steve'a, który opowiadał po latach, że entuzjazm fanów gry po premierze części pierwszej był tak duży, iż ci zasypali go listami pełnymi pomysłów na elementy, które mogłyby znaleźć się w sequelu. I początkowo programiści wklepywali je w kod, tworząc z gry hybrydę najdziwniejszych mechanik i elementów, z których większość tak naprawdę nadawała się do kosza. Obcinanie dwójki z niepotrzebnych rzeczy, szlifowanie i dopracowywanie mechanik oraz warstwy wizualnej gry trwało niecałe 2 lata, aż w końcu oczekiwany sequel pojawił się na rynku ponownie niemal natychmiast, stając się hitem. Twórcy mocno popracowali nad poprawą interfejsu, grafiki czy poszerzeniem zawartości, dzięki czemu w grze pojawiło się kilka odmiennych map, a także nowe klany i jednostki, choć nie to stanowiło największej sile kontynuacji. Tej należałoby dopatrywać się w elementach stricte mechanicznych, takich jak dyplomacja i możliwość zawierania sojuszy, czy przede wszystkim mgła wojny, ukrywająca przed graczami większą część mapy, wymuszająca zwiad i całkowicie wywracająca część strategiczną gry do góry nogami. Gracze od razu podchwycili ten pomysł, który stał się jednym z najważniejszych elementów gry. Tak samo zresztą jak rozbudowany edytor pozwalający zapaleńcom na tworzenie nowych map i tym samym znacznie wydłużający żywotność nowych Warlordsów. To wszystko sprawiło, że ponownie na grę wylał się potok zachwytów oraz nagród od prasy branżowej, takich jak drugie miejsce w plebiscycie na najlepszą grę wojenną 1993 roku od Computer Gaming World, czy pierwsze w rankingu Computer Strategy Plus. Kwestią czasu było więc pojawienie się części trzeciej, ale tutaj Steve popełnił pierwszy, jak się później okazało, katastrofalny w skutkach błąd. Zamiast skupić się na pełnoprawnym następcy, który ugruntowałby pozycję marki na rynku, przez kolejne 2 lata pracował najpierw nad wydaniem mini dodatku Scenario Builder Pack, zwiększającym możliwości edytora map, a w 1995 roku ulepszonej wersji gry, czyli Warlords 2 Deluxe. Co prawda znalazło się w niej kilka oczekiwanych elementów w postaci obsługi trybu 256 kolorów, co mocno poprawiło wrażenia wizualne czy możliwości dzielenia się w internecie stworzonymi w edytorze mapami, ale sporo czasu zajęło też na przykład zaimplementowanie w interfejs wersji Deluxe popularnej wówczas możliwości zabawy w sieci przy pomocy wysyłania sobie save'ów na skrzynkę mailową. Wystarczyło po prostu w odpowiednie miejsce wpisać adresy graczy biorących udział w rozgrywce i po każdej wykonanej turze plik lądował u kolegów. Ciekawe i na pewno na swoje czasy innowacyjne rozwiązanie, ale to, czy było potrzebne, pozostaje już kwestią dyskusyjną. Mimo wszystko wersja Deluxe została całkiem ciepło przyjęta przez społeczność fanów serii, ale ostatecznie nie tego przecież oczekiwali, a brak informacji o trzeciej części nie wróżył niczego dobrego. Tym bardziej, że w międzyczasie Warlordsom wyrósł pod bokiem potężny konkurent w postaci kultowej dziś serii turowych strategii spod znaku Heroes of Might and Magic. A i szał na strategię czasu rzeczywistego zapoczątkowany przez Warcrafta czy Command & Conquer udzielał się coraz większym rzeszom graczy, szybko i brutalnie odstawiając turówki w kąt. I kiedy pod koniec wakacji 1997 roku w końcu ukazała się część trzecia z podtytułem Reign of Heroes, było już pozamiatane. Nie pomogło nawet podpisanie papierów wydawniczych z amerykańskim Red Orb Entertainment. Okazało się, że na grę nie czekał absolutnie nikt poza najbardziej zagorzałymi miłośnikami serii i gatunku. A sprzedaż przez 2 kolejne lata nie osiągnęła w Stanach Zjednoczonych nawet pułapu 30 tysięcy sprzedanych boksów. Było to o tyle trudne dla twórców, że gra spotkała się z naprawdę dobrym odbiorem recenzentów i graczy, którzy dali jej szansę. Nie bez przyczyny przez wielu uznawana jest do dziś za najlepszą część serii, a i w momencie premiery doczekała się kilku wyróżnień i nagród od prasy branżowej. Warlords 3 doczekał się nie tylko znacznie poprawionej grafiki, szczegółowości map czy animacji, ale też dużych ingerencji w samą mechanikę rozgrywki. Przede wszystkim poszerzone zostało zastosowanie bohaterów, którzy od teraz mogli specjalizować się w jednej z kilku dostępnych klas i chociażby rzucać czary. Do góry nogami wywrócono starcia, wprowadzając podział na mniej i bardziej wytrzymałe jednostki i obdarowując je dodatkowo szeroką paletę
zaletą specjalnych zdolności. Dodano też nowe opcje w dyplomacji, rekrutacji jednostek czy obowiązkowy tryb sieciowy. Co więcej, mimo kiepskiej sprzedaży już rok później wrzucono na rynek duży, niezależny dodatek z pod tytułem Dark Lords Rising. Tam fani mogli liczyć na kolejne ogromne kampanie dla pojedynczego gracza, masę nowych map, zwiększoną pulę jednostek, nowe rasy i bohaterów, a także jeszcze bardziej dopracowaną grafikę. Trendu nie udało się jednak odwrócić i pod koniec 1998 roku Steve Faulkner był już nieco wypalony 10 latami pracy nad jedną serią i klepaniem kolejnych turowych strategii. Poszukiwał nowego impulsu, inspiracji i energii do działania. Wiedział też, że w obliczu zmian na rynku jego dziecko utrzyma się na nim tylko jeśli wprowadzi daleko idące zmiany. I te zmiany nadeszły. Drastyczne na tyle, że przeglądając swoje ulubione czasopisma komputerowe latem 2000 roku, wielu pukało się pewnie w głowę, czytając o tym, jak to twórca i ojciec jednej z najważniejszych gier w gatunku turowych strategii porzucił swoje dziedzictwo i zrobił z niej RTS-a, starając się pewnie popłynąć na wciąż wysokiej fali popularności tego gatunku. A jednak w rzeczywistości sprawa Warlords Battlecry, bo tak nazywała się nowa odsłona serii, wcale nie była tak prosta i szybko okazało się, że w tym szaleństwie była metoda. Przede wszystkim nowa gra Steve'a, tym razem wydana pod egidą Strategic Simulations, nie była klasycznym RTS-em, a raczej hybrydą strategii czasu rzeczywistego i gry RPG, co zresztą twórca próbował wykorzystywać marketingowo, wykuwając określenie Strategic RPG. I generalnie było ono jak najbardziej trafne. Otóż to właśnie Warlords Battlecry, a nie wydany 2 lata później Warcraft 3, czy 3 lata później Spellforce, po raz pierwszy w tak znacznym stopniu w centralnym punkcie gry postawił nie tłumy bezimiennych jednostek, a jednego bohatera, dając mu osobowość, specjalne cechy oraz statystyki, które mógł w trakcie gry rozwijać. No i oczywiście dając mu do poprowadzenia armię, którą rzecz jasna trzeba wyszkolić, wybudować jej odpowiednią infrastrukturę, zbierając wcześniej potrzebne surowce. Klasyka gatunku. Oprócz ciekawego pomysłu na mechanikę gry, ta była też pełna zawartości. Do swojej dyspozycji gracze dostali niespotykaną często liczbę aż 8 odmiennych ras, 4 różne klasy postaci i rozległą kampanię z 2 przeciwstawnymi zakończeniami. Gracze i recenzenci chwalili nowych Warlordsów nie tylko za świeże podejście do troszkę zużytego już tematu RTS-ów, ale też muzykę czy niezaprzeczalną miodność tytułu. To z kolei przyczyniło się do kilku nominacji do nagród branżowych. Teoretycznie Steve Faulkner mógł więc odbębnić sukces. Gra spotkała się z dobrym odbiorem, szczególnie w Europie czy Australii, gdzie sprzedaż była zadowalająca. Niestety jednak tego samego nie mógł powiedzieć o rynku amerykańskim, na którym jej premiera przeszła praktycznie niezauważona. Nie zraziło to jednak twórcy przekonanego do słuszności swojej wizji oraz kierunku, jaki nadany został tej zasłużonej serii. I nieco ponad rok po premierze pierwszego Battlecry zaczęły pojawiać się pogłoski o przygotowywaniu jego następcy. W międzyczasie na skutek zawirowań w strukturze właścicielskiej wydawcy gra trafiła pod skrzydła wzrastającego wówczas giganta, czyli Ubisoftu. To dawało nadzieję na wpompowanie większych pieniędzy i szerszy dostęp do ogólnoświatowej dystrybucji. O ile oczywiście gra spełni pokładane w niej nadzieje. I rzeczywiście początkowe przecieki były naprawdę imponujące. Steve Faulkner obiecywał m.in. nieliniową kampanię, 60 nowych jednostek, 12 grywalnych ras i aż 20 klas postaci. Liczby robiły wrażenie. O tym, że idzie za nimi wyśmienita gra, fani przekonali się wczesną wiosną 2002 roku, kiedy to Warlords Battlecry 2 trafił na półki sklepowe. Udało się wywiązać z większości obietnic. Na drodze przemyślanej ewolucji seria ponownie trafiła do serc graczy i recenzentów, zyskując sobie powszechne uznanie i bardzo solidną sprzedaż. Był też jeszcze jeden dość niespodziewany efekt wznoszącej fali, na której znalazł się Faulkner. Otóż niesiony nową energią w 2003 roku postanowił porzucić SSG i założył swoje własne niezależne studio Infinite Interactive. Co ciekawe, tym samym zostawił planowane przez Ubisoft i SSG Warlords 4 w rękach swojej pierwotnej firmy i nie wyszło z tego nic dobrego. Po kilku miesiącach prac nad tytułem bez ojca i twórczego umysłu serii, Ubisoft był na tyle niezadowolony z efektów, że w desperackim akcie francuski gigant poprosił Steve'a o ratunek. Ten z ekipą swojego nowego studia napisał kod praktycznie od zera i to w pół roku. Mordercze tempo prac nad trzonem i mechaniką gry nie pozostawiło go jednak zbyt wiele na stronę wizualną, przez
przez co uruchamiając Warworld 4 możecie dostrzec sporo podobieństw do gier serii Battlecry, gdyż z braku czasu zwyczajnie wykorzystano część assetów. Po premierze w 2003 roku okazało się, że pomoc Faulknera okazała się tylko połowicznym sukcesem. Gra nie została przyjęta aż tak ciepło jak pozostałe części serii. Z jednej strony chwalono świeże podejście do walk, przypominających nieco karciane pojedynki 1-1, czy ciekawy system tworzenia postaci oparty o mieszanie ze sobą różnych szkół, z drugiej natomiast narzekano na powoli nieprzystającą do standardów grafikę, czy coś, co było zawsze wyznacznikiem serii, słabą inteligencję komputerowego przeciwnika. Suma summarum, Warlords 4 jest do dzisiaj uznawany za najgorszą grę uniwersum, mimo i tak całkiem wysokiej średniej na Metacritic z ponad 70 punktów na 100. Wartym podkreślenia jest fakt, że praktycznie w tym samym czasie w Infinity Interactive trwały prace nad trzecią częścią Warlords Battlecry, która ostatecznie wydana została w maju 2004 roku pod skrzydłami już nie Ubisoftu, ale Enlight Software, firmy wydawniczej z Hongkongu. I tutaj znowu gra nie spotkała się z tak hura optymistycznym przyjęciem, jak miało to miejsce w przypadku poprzednich serii. Mimo jeszcze większej zawartości i mimo 16 grywalnych ras, co do dzisiaj jest ewenementem, jeżeli chodzi o gatunek strategii czasu rzeczywistego, mimo niemal 30 klas postaci i kilku ciekawych niuansów w mechanice, seria Battlecry ewidentnie zaczęła zjadać własny ogon i jak się zdawało, wyczerpała swój potencjał, notując sprzedaż dużo poniżej oczekiwań. Nie bez przyczyny był tutaj też wpływ zmian, jakie zachodziły na rynku i odchodzenia graczy od tego niesamowicie popularnego jeszcze niedawno gatunku. Steve wiedział, że to kolejny punkt zwrotny w jego karierze jako twórcy gier. Tym razem postanowił dać sobie nieco więcej czasu i wszystko dobrze przemyśleć. Przez ponad 2 lata Infinity Interactive nie wypuściło żadnej gry, pracując nad przeorientowaniem dostępnych technologii, ale jak się niedługo okazało, była to jedynie cisza przed burzą. Przed nami ostatni już rozdział tej historii, ale żeby o nim opowiedzieć, muszę przypomnieć wam pewną grę, którą być może kojarzycie. Bejeweled. To niesamowicie popularna do dziś gra logiczna, w której należy łączyć ze sobą trójki elementów w tym samym kolorze w celu usunięcia ich z planszy i zdobywania punktów. Prościutki tytuł wydany w 2001 roku szybko podbił serca graczy na wszelkich możliwych platformach. Nie umknął też uwadze Steve'a, który zagrywał się w niego całymi dniami i jednocześnie wówczas nie zdawał sobie sprawy, że ta niepozorna produkcja już niedługo całkowicie odmieni jego życie zawodowe. Po którejś z kolei nocce zarwanej przy Bejeweled, Steve zapragnął stworzyć coś podobnego. Nie byłby jednak sobą, gdyby do tej prostej przecież koncepcji nie dorzucił paru pomysłów od siebie. I tak samo jak miało to miejsce w przypadku pierwszych Warlordsów, tutaj też postanowił wesprzeć się grami, które akurat w tamtym czasie mocno go inspirowały, takimi jak właśnie Bejeweled, Final Fantasy Tactics czy karciany Magic the Gathering. Połączenie tych zdawałoby się niepasujących do siebie elementów dało efekt w postaci powstania gry Puzzle Quest, prostej produkcji opartej o łączenie ze sobą elementów w linię i wywoływanie tym samym różnorakich efektów. Całość obudowana została w elementy RPGowe w postaci rozbudowanej, choć z grubsza liniowej historii, awansowania postaci, zdobywania kolejnych zdolności, które mogliśmy później wykorzystać w walce itd. A dodatkowo grę umieszczono, a jakżeby inaczej, w uniwersum Warlords, które nie tylko było uznaną w świecie komputerowej rozrywki marką, ale też pozwoliło w miarę szybko spiąć ze sobą wszystkie elementy fabularne. I tak w grze poruszamy się od punktu do punktu po z góry ustalonych trasach, rozmawiamy z postaciami, poznajemy fajną historię głównego bohatera i dużo, bardzo dużo walczymy, stając naprzeciwko najróżniejszych wrogów. W walce każda trójka, którą zbijemy, daje nam konkretny kolor many, te z kolei wykorzystujemy do rzucania czarów i wykorzystywania umiejętności w bitwie. Proste? Genialne. Ale jak to już wcześniej bywało, nie wszyscy od razu poznali się na tym geniuszu i Steve Faulkner spędził ponad rok na bieganiu od drzwi do drzwi w poszukiwaniu wydawcy. Podobnie jak lata temu w przypadku Warlords i tym razem odbijał się od ściany niezrozumienia czy często szyderstwa. I podobnie jak wówczas w końcu się udało, a osiągnięty w krótkim czasie sukces był pewnie niełatwym orzechem do zgryzienia dla wszystkich, którzy zamknęli drzwi przed ambitnym twórcą. Firmą, która postanowiła zaufać Steve'owi, była dość egzotyczna, specjalizująca się w niskobudżetowych grach firma z Japonii, D3 Publisher, która postanowiła wydać Puzzle Questa w pierwszej kolejności na konsole przenośne w postaci Nintendo DS i PSP, dla których wydawał się być to produkt idealny. Mimo sporego entuzjazmu wobec gry, nikt tak naprawdę nie potrafił przewidzieć, z jakim przyjęciem się spotka, więc zdecydowano się na stosunkowo mały pierwszy nakład.
Szybko okazało się, że był to błąd. Zachęceni hura optymistycznymi recenzjami gracze, najzwyczajniej w świecie rzucili się na dzieło Steve'a, wykupując je co do jednego w przeciągu tygodnia. To spowodowało, że gra szybko uzyskała status świetnego tytułu, którego po prostu nie da się kupić, a ceny gier na rynku wtórnym poszybowały w górę. Ostatecznie jednak udało się sytuację opanować, a gra mogła już spokojnie kontynuować swój triumfalny pochód na szczyty list popularności. Za potężnym sukcesem szybko podążyły porty gier na PC i konsole stacjonarne, gdzie gra poradziła sobie równie dobrze. Dzięki niespodziewanemu sukcesowi tej niepozornej produkcji, firma Faulknera błyskawicznie urosła do ponad 70 pracowników, ale Steve nie miał czasu na świętowanie. Od razu zaczął obmyślać, w jaki sposób rozwinąć bazową ideę, wprowadzić parę nowości przy jednoczesnym zachowaniu charakteru gry. I tak na przestrzeni kilkunastu lat pojawiła się cała seria gier sygnowanych logiem Puzzle Questa, czy też korzystających z jego pomysłów. I tak w 2009 roku pojawiła się gra Puzzle Kingdoms, która próbowała połączyć elementy Puzzle Questa z turowymi strategiami w postaci chociażby Heroes of Might and Magic. W tym samym roku wyszedł Puzzle Quest Galactic, czyli całkiem pozytywnie przyjęta próba przeniesienia gry w kosmos, charakteryzująca się zamianą kwadratowych na heksagonalne pola w trakcie walki. Rok później Puzzle Quest doczekał się bardzo fajnego sequela rozwijającego nieco pomysły z jedynki, później posypały się natomiast licencjonowane gry takie jak Marvel czy Magic the Gathering Puzzle Quest, które próbowały dodatkowo zarobić na znanych geekowskich markach. Na fali popularności karcianek powstała też gra Gems of War, łącząca elementy Questa z typowymi komputerowymi karciankami w postaci chociażby wydanego w tym samym roku Hearthstone'a. Jakby nie patrzeć, sporo tego było. Jeśli wydaje się wam, że to wszystko i saga Puzzle Quest dobiegła końca, to jesteście w błędzie. Otóż od jakiegoś czasu trzecia część wisi w Early Accessie, a to znaczy, że pewnie jeszcze nie raz o tej marce usłyszymy. Chyba że Steve Faulkner stwierdzi, że czas najwyższy poszukać nowych wyzwań i znów nas czymś zaskoczy. Jakakolwiek nie stałaby przed nim przyszłość, jestem pewien, że nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. I tym akcentem kończymy dzisiejszą historię twórcy oraz jego gier, które miały niebagatelny wpływ na historię całej branży komputerowej i które powędrowały w kierunku, jakiego 30 lat temu na pewno sam twórca by się nie spodziewał. Dajcie znać, jak się podobało, napiszcie w komentarzu, w które gry, o których była dzisiaj mowa, graliście. Podzielcie się tym materiałem ze znajomymi i jeśli jeszcze tego nie robicie, koniecznie zasubskrybujcie kanał. Już niedługo więcej materiałów z serii PC Historie, a tymczasem trzymajcie się do następnego.